Relacje oglądają Państwo dzięki polskim składom budowlanym Mrówka, Myślenica. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Komendant powiatowy Policji w Myślenicach, inspektor Święch, melduje gotowość do uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej w Myślenicach oraz obchodów Święta Policji. Święto Policji obchodzone w Polsce od 20 lat to co roku uroczysty dzień dla wszystkich funkcjonariuszy. W tym roku dla myślenickich mundurowych dzień ten miał wymiar szczególny. Komendzie Powiatowej Policji przyznano sztandar ufundowany przez samorząd powiatowy. Czołem, policjanci! Poczet flagowy. Flagę państwową podnieś. Komendę Powiatową Policji w Myślenicach spotyka szczególne wyróżnienie. Nadanie naszej jednostce sztandaru, który otrzymaliśmy z inicjatywy lokalnej społeczności reprezentowanej przez Radę Powiatu Myślenickiego. Drodzy Państwo, w imieniu swoim oraz podległych mi funkcjonariuszy i pracowników serdecznie za to wyróżnienie dziękuję. U podstaw naszej służby leży wierność wartościom najwyższym. Ich symbolem jest właśnie sztandar, który otrzymuje myślenicka policja. To zaszczyt, honor i duma. Święto Policji to szczególny dzień. To dzień, w którym chcemy mówić o naszych sukcesach, o wypełnianiu naszej nieustającej misji, służeniu jak najlepiej społeczeństwu. Tegoroczne Święto Policji było dla nas szczególnym wydarzeniem. Nasza jednostka była w gronie jednostek, które do tej pory sztandaru nie miały, stąd podjęliśmy starania, dlatego że taki piękny powiat, taka liczba mieszkańców, tak silna jednostka powinna być reprezentowana i dysponować sztandarem, który jest symbolem trwałości państwa, pracy nad bezpieczeństwem. Zatem podjęliśmy starania, uwieńczone sukcesem, pani minister wyraziła zgodę, stąd ta wyjątkowość dzisiejszego święta. Czym ten sztandar jest dla was, dla policjantów, oprócz właśnie tym, oprócz tego symbolu, o którym pan mówił? Właściwie symbolizuje związek z całym garnizonem małopolskim, dlatego że jest to jednolity wzór sztandaru dla wszystkich jednostek policji. W związku z tym czujemy się jako element większej całości i jako współtwórca bezpieczeństwa w skali całego kraju, choć zajmujemy się powiatem myślenickim. Wręczam w imieniu ministra spraw wewnętrznych sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach jako symbol najwyższego uznania, godności i dumy. Ku chwale ojczyzny. Szanowni Państwo, zgodnie z ceremoniałem policyjnym oraz rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, sztandar fundator przekazuje pierwszemu zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie. Inspektor Paweł Dzierżak przekazał sztandar inspektorowi Arturowi Święchowi, komendantowi powiatowemu Policji w Myślenicach. Komendant przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu. Baczność do prezentacji sztandaru. Marsz!
Podczas uroczystości z udziałem m.in. pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego, inspektora Pawła Dzierżaka, wręczono również akty nadania wyższych stopni służbowych 32 funkcjonariuszom, w tym podkomisarzowi Łukaszowi Cichoniowi, awansowanemu na stopień komisarza policji. Zawsze jeżeli awansują podwładni, jest to powód do dumy, bo to oznacza, że po pierwsze pracownicy wywiązują się właściwie ze swoich obowiązków, a poza tym te obowiązki sprawiają, że społeczność czuje się bezpieczna, więc to te awanse, te wyróżnienia świadczą o tym, że teren mamy bezpieczniejszy po prostu. Te awanse to są okupione waszą ciężką pracą i służbą i za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Niech te stopnie się krótko noszą, niech kolejne zaszczyty was dotykają za waszą pracę, bo ta praca jest bardzo ciężka, żmudna, codzienna służba, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i gościom powiatu myślenickiego. Za tą dotychczasową służbę bardzo serdecznie wam dziękuję, a na ręce wasze i na ręce pana komendanta powiatowego przekazuję dla wszystkich policjantów pełniących służbę w powiecie myślenickim życzenia wszystkiego najlepszego, spokojnej służby i szacunku mieszkańców, dla których pełnicie służbę dla ich bezpieczeństwa. Dzisiaj otrzymaliście sztandar. Jednoczcie się pod tym symbolem tego sztandaru. W poniedziałek na Wawelu biskup Polowy Wojska Polskiego, biskup Guzdek, powiedział, że sztandar jest jak niezapisana karta historii. I zapiszcie tą swoją nową, czystą kartę odwagą, dzielnością, bohaterstwem, ale i sumiennością i rzetelnością codziennej służby. Proszę o przekazanie najlepszych życzeń waszym rodzinom, bliskim, bez których wsparcia codzienna służba zapewnienia bezpieczeństwa byłaby znacznie utrudniona. Brązowy medal za zasługi dla policji przyznany przez ministra spraw wewnętrznych otrzymał burmistrz gminy Sułkowice Piotr Pułka. Warto podkreślić, że odznaczenia osób spoza policji nie są wynikiem pracy jedynie ostatniego roku. Jest to efekt współdziałania wieloletniego, a takowym też właśnie charakteryzuje się pan burmistrz Pułka. Zawsze otwarty, zawsze chętny do rozmowy, zawsze chętny do współpracy, do współdziałania na rzecz nie tylko bezpieczeństwa na terenie własnej gminy, ale również współuczestniczący w bezpieczeństwie całego powiatu. Stąd uważam, że każdy samorządowiec, który wykazuje takie zdolności, takie umiejętności i jest otwarty, powinien być doceniony przez nas policjantów.